teraz Szyraxa, ale jak gram na Zergę, to wolę na Zergę nie grać Szyraxa. Ale mogę teraz zamiast tych Battlecruiserów, zamiast mecha, spróbować zagrać Banshee. Chociaż, kurczę, ja nie wiem, czy bym polecał takie Banshee, jak ktoś zaczyna, bo to jest jednak trochę skomplikowana sprawa. Ale no, zrobię. A, chyba, że Szyrax Reaper i presja, no to mi się zdarzało grać. Tak, to jest na telefon, zgadza się. Cracker zasubował? Mój Boże, co się dzieje? Cracker z tyle lat? I coś tobie pękło, że zasubowałeś nawet, doskonale, dziękuję bardzo. Siemano. No, żeś mnie zaskoczył jak nigdy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Crackersa. Nadal mam zapisane to zdjęcie ze ślubu. Z Following StarCraft. Dzięki wielkie, witamy. Chytry jeszcze nawet chytry zasubował. Już w przypadku chytrego to nie pierwszy raz. Siema, dzięki wielkie. Dobra, także tak jak mówię, spróbuję zagrać teraz te Banshee z Cloakiem. Takie szybkie jeszcze w dodatku spróbujemy zrobić. No, tylko się muszę skupić, bo jak jadę na autopilocie, to łatwo zapominam o tym, co chciałem. Także niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce. Mam darmową subę. O właśnie, subek z Amazon Prime'a, dokładnie. Bardzo dobrze. Żona pozwoliła, komuś dać jak nie tobie, doskonale. Żona musiała pozwolić, żebyś dał darmowego już suba. Dzięki wielkie, chytry również Twitch Prime. Za darmo to dobra cena, tak. Zabieracie Bezosowi i dajecie mi, no przecież to jest piękne. Kasę z mrówek na bilet do USA. Spoko. Dobra, i teraz, żeby te skupię się na buildzie. Reaper leci do niego, widziałem, że... I teraz szybko trzeba zrobić drugą rafinerię po fabryce, zamiast odkładać na trzecią bazę. Tutaj tego Overlorda mu będziemy zaraz też atakować. Zrobię też drugiego Marina, a potem polecę koszarami. Chyba, żeby od razu polecieć koszarami. No, zobaczymy. O, jest. Tutaj go trochę pomęczymy. Od razu dwie SCV do gazu. Dobra, fajnie. Zaraz wyskoczy królowa. Wyskoczyła. O, czyli ten marynek wszedł tam jakoś dziwnie. Podejrzanie. Uciekamy. Reaper się cofa. Ajajaj. No dobra. Robimy starporta i tak. Staramy się pamiętać o buildzie naszym cały czas. O, mu to już nic nie zbierze. Szkoda. Dobra. Szybko jest CV-ki do gazu. O Boże, to się nie buduje. Dobra, ale będzie okej. Będzie pan zadowolony mimo wszystko. O, trochę się dałem nabrać tutaj na tej golingi. Troszeczkę. Orbital od razu w drugiej bazie. Teraz Cloak Banshee od razu. Teraz chyba powinna być trzecia baza, nie? Dobra, najpierw drugi reakcje, potem będzie trzecia baza. To będzie jeszcze taka presyjka z tymi z marinami szybsza, wcześniejsza. Będzie pan zadowolony, dobra. Zrzucamy. Od razu druga Banshee. Teraz już robimy stop ID pod bombą. Zanim się zrobi trzecia baza, na bank będzie potrzebny. Mogą zrobić chyba też te chlaba fabryką, ale trudno. Oho, to niedobrze jest. Sam sobie rozwaliłem chyba parę jednostek. To ciekawe, że nie ma... O! Insufficient
Dobra, to tutaj jest Steampack, nie Steampack. Tutaj Roshanda. Tanków na razie nie robimy. O, już. Dobra, dużo zależy od tych Banshee. Trzeba się na nich na bank skupić. Kamy po dronach. Jakby nie było jutra. Dobra, fajnie poszło. Widzimy, że zagrał te hydraliski bardzo szybko. Bardzo szybkie to są hydraliski. Także trzeba uważać na to. Tutaj jakoś sobie ustawimy Siege Tanka, myślę. Może tu, może co? Ciężko powiedzieć, gdzie to. Command center upgraded. New technology researched. Mineral quantity insufficient. Do you want a piece of me, boy? Bardzo defensywnie na razie. Not enough minerals. Huh? Supply depots. SCV ready. Confirm. Go, go, go! No, robimy taką typową, trzybazową ekonomię. Czy powoli kończą 1-1, więc robimy armory. Do budówki. I znowu relienę tak w mrówach, dzięki komuś. Pozdro. Tutaj polecimy sobie Reaperem. No i w zasadzie trzy tanki, myślę, że można się szarpnąć i zaatakować. Nie wiem, czy nie powinienem zostawić jednak czegoś do obrony. No i też pytanie, gdzie on zajął kolejną bazę. Ja to Reaper sprawdzi trochę. O. Ryzykam z niego. Kiedy on tego rozstawia, to... Chyba składam tanki, bo chyba się jednak wycofał. W trzeciej bazie tutaj powinno być tam. Aha, tu jest Overseer, Boże, ja tego nie widziałem. No tak sobie wyszło. A, zapomniałem, że już to mam na hotkeju. Dobra, 2-2 zakolejkowane. Trzy raksy dodajemy. No, robimy po dwa tanki i tak czekamy. O, plus dwa do pancerza jeszcze nie zakolejkowałem. Jak poza biomasą, to jakoś się mocno nie boję walczyć. No raczej będziemy atakować w kierunku godziny 9, bo dużo lepsza to się wydaje opcja.
Dziwne, że on kontrataków nie robi jakiś. Po prostu zbieramy jeszcze więcej. Tanków. Tanki są tutaj bardzo ważne. Trochę z wami jest zgrupowany mocno. O dobra, może poza tymi dwoma. Celujemy po Bane'ach tankami w miarę. Rozdzielamy Mariny. No i powinno być jako tak. Odsyłamy posiłki z bazy. Nawet dwa liberatory, jak nas stać. O wow, co ja tam mam z tyłu? To lepiej poczekać na to. A tutaj jest świetne miejsce dla tanków, aż dziwne, że tego nie wykorzystałem szybciej. Tutaj taki zaczepny. O, on bez... O, ja pozwolenie zrobiłem do pancerza. Okej. Okay. O, jest jednak ta kontra. Nic nie ma. Złamaliśmy jego ducha. Grając z giema, bicie biosienie. Aha, dobra, że piechotą za łatwo bić giema. Tak, można steamować jednostki w bunkrze, dokładnie. Już dekadę temu się dało. Siema Fifi 3127, czy można zdać do znajomych? Znaczy, no niestety friend lista w StarCraftie ma ograniczoną liczbę miejsc, więc tak średnio bym powiedział. I czasami jak muszę dodać jakiegoś gracza, bo go śledzę w turnieju, no to ciężko. Ale jak jestem online, to zazwyczaj jestem na kanale IndieSC. Dobra, Trifax, będę się starał tego mecha jeszcze, tylko kurczę, ja nie mam żadnego builda na mecha. Fajnie było tymi Banshee pograć, zobaczmy w sumie ile padło tych dron tak pira ze drzwi, bo to wydawało się, że bardzo dużo. Miał 51 około, no i spadło do 35, no to 15-16 dron pewnie ubiłem tymi Banshee około. Very nice. Dobra, siema, siema. Tak, w Broadway StarCraft 1 się nie dało steamować jednostek w bunkrze. Trzeba było nimi wyjść, rzucić steampaka, wejść do bunkra i wtedy to działało. O, i znowu ktoś zrobił rally and attack. Nawet dwie osoby, kurczę, dobrze. Galdhon 2, dziękuję za suba. Chytry, dzięki wielkie. Teraz strach zasubować po tylu latach oglądania na krzywy... na krzywą twarz mazgu. Nie, no nie, 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 strach, spokojnie. Dobra. Siema Maniak, witam mocno. Tak, 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 tak. 4 dolarki za level 5 Queenem. Prawie jak donate. Oglądamy replay Gumiho. Dobra, cześć wszystkim, witamy, witamy. Dziurawy wall był? Tak, tak, w drugiej bazie miałem w sumie trochę słabą barykadę, to się zgadza. Lecimy dalej. Że też nie ogarnąłem, że miał trochę późną haczerkę w drugiej bazie i te zerglingi mogły w takiej sytuacji do mnie wejść wcześniej. Amatorka. O, gościu maksywkę zerki gra teranem. No i to jest dopiero spryciarz.
O, jeszcze wyszedł z gry, no to już w ogóle jest 200 IQ. Geniusz, geniusz. Mistrz intrygi. Teraz powinien szybko zmienić na Protosa. I jeszcze raz szukać kolejnej gry rankingowej, nie? Ikonka Protosa była, tak, racja, 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 tak, awatar miał protoski. Pięknie. Dobry wieczór, Białowłosy, siemano. Johnny, grający z zergami. Dobra, spróbuję tego mecha. Ja w miarę wiem, jak zrobić otwarcie. To nie znaczy, że ono jest jakieś bardzo pewne, bezpieczne i w ogóle super, ale w miarę wiem, jak mogę zagrać, co powinno wystarczyć do Grandmastera. Uklema działa. Działało. Not enough minerals. O, znowu ktoś zrobił rally. Rally and attack. Doskonale, dzięki znowu komuś. Additional supply depots. What's going on? SCV, które kończy budować pierwszą fabrykę, buduje od razu drugą zamiast starporta. A, znam takie coś też. Tak, tak, tak. Kiedyś TY takie rzeczy chyba lubił w miarę grać. Ale ja zrobię trochę inne coś. Bo ja chcę jednak zrobić z szybką trzecią bazą, żeby potem była taka masowa z pięciu, może nawet więcej fabryk. Tak, tak, wiem o czym mówisz z tym Blue Flame'em jak najbardziej. Pojażę. Ale ja zrobię taki jeszcze nowszy build z cyklonami, póki jeszcze patrzę się nie pojawił. Ja może zajmę złoto, chociaż czy ja te złoto w ogóle będę potrzebować w tej grze? Command center upgraded. Cannot build there. The Grim Reaper has arrived. SCV ready. I'm listening. Overlord leci. Supply depots insufficient. Gangway coming through. O, jest trzecia baza, dobra. Ciekawe miejsce to postawił, nie? Ja nawet nie wiedziałem, że mam co tak ten. Imek, dwa cyklony. A, zapomniałem tym polecieć. O, dobra, on się pomylił. W sumie nie muszę tym lecieć. Polecimy wywierać presję.
Mineral quantity insufficient. Bad news. Trochę za szybko te rafinerie. Ja już takie dobre na królowe nie będą tutaj. Trochę się pom... O! Trochę się pomyliłem. Into GD. No coś takiego sobie będziemy grać. Grillowanko, ta. No to się pomylił mocno. O, Queen level 5 znowu. Idą tym rufy, dobrze. Dzięki wielkie znowu komuś za królową. Ciekawe, jak ktoś bija 8 level, to też jest jakieś powiadomienie, ale nie wiem. Dlaczego akurat za 8 level jest powiadomienie też? Dobra, dzięki wielkie wszystkim za wsparcie w mruwach. I nie tylko. Czy diament to wysoki poziom? Jeden rabin powie tak, a inny rabin powie nie, no. Jest to już lepiej niż połowa graczy na pewno, więc chyba nieźle. W sumie to zobaczymy. Dobra, lecimy. Także diamenty to chyba jakieś... Top 35% graczy już, chyba. Nie mam, kurczę, dobrego źródła, tylko to, co pamiętam, że kiedyś było. Może się to pozmieniało. Średni poziom co mi prosi, ma to mi Extreme. Czy byłeś w stanie polecić jakąś budżetową klawiaturę gamingową? Zdaj sobie sprawę, że raczej użytkujesz towar z wyższej półki, ale może mimo co coś kojarzysz. Arkas, po prostu brązowe switche. A jaka to jest klawiatura? Nie ma dużego znaczenia raczej, tylko mechanizm jaki tam jest. Żadnej marki konkretnej nie polecam, no bo to... Chodzi o mechanizm. No i też nie jestem sponsorowany przez nic. Nie no. Brązowe switche. Ja polecam. Mi najlepiej leżą, ale każdy ma jakieś swoje upodobania. No i też zwróć uwagę na układ klawiszy. Ja na przykład lubię, jak nie ma za dużej przerwy między F4 a F5. Czyli takie mniej klasyczne. Lubię, jak lewy shift jest duży niż mały, bo w niektórych układach są właśnie takie rzeczy. To zależy, co to znaczy budżetowa klawiatura, to w sensie do ilu. Dla jednego budżetowa to jest za 200, innego za 1000, nie? Nie no, dobra, nie ma budżetowej za 1000, może przesadzam trochę. O, gitarę AUX, wykrzyknik ANT. Jak mrówka, w tytule transmisji masz, jakby co. Dobra, zrobimy takie normalne. O, to co teraz na teran będę grać raczej. Dwie rafinerie szybko trzeba zagrać. Ile taka zbroja na złomie? Jaka zbroja na złomie? Problem ze sprzętem komputerowym ogólnie jest taki, że raczej jak kupujesz to na parę lat, nie? I zanim kupisz kolejne, to nawet nie wiesz, że coś innego by ci się bardziej podobało, nie?
jest ten problem, że nie ma gdzie pójść i popróbować. Najlepiej to by było popróbować wszystkiego przez, nie wiem, parę dni chociaż, no. Wszystkich rodzajów, czy tam przynajmniej kilku jakichś głównych. I sobie wyrobić zdanie, bo ja dopiero po wielu latach w miarę ogarnąłem, na czym mi się dobrze gra, więc to jest trochę losowe, na co trafisz, to... Znaczy wiesz, no to też jest tak, że... Złej baletnicy... Przeszkadza rąbek u spodnicy, no. Ja niedawno grałem na wybitnego progamera aktualnego na nie swojej klawiaturze i w zasadzie go prawie pokonałem. Nie mogę zdradzać szczegółów, ale... No było 2-3, mogę powiedzieć tyle chyba. Tylko że to też była taka sytuacja, gdzie układ klawiszy nie miał aż tak dużego... Znaczy miał znaczenie, ale nie miał kolosalnego znaczenia, jakby miał w StarCraftie na przykład. Dobra, mamy Reapera. Tym Reaperem sprawdzamy okolice. Ale no lepiej, jak ten sprzęcik nam bardziej sprzyja niż nie sprzyja na pewno. Tylko 1500 maczek. Panioszka. Okazja. O kurde, nie wycofałem SUV z gazu. A trzeba raczej. Ej, ja nie powinienem drugiego Reapera jeszcze zrobić? Dobra, trudno. Trochę po kiełbasie mi się build z wrażenia. Troszeczkę. Dobra, też będzie dobrze. Jak teraz jeszcze nie zginąłem, to raczej już nie zginę. Nie potrzebuję ten SOP ID pod, bo mnie trochę opóźnia teraz w wielu aspektach, jak Orbital chociażby. Tak, to był błąd z tym SOP ID botem. Robimy od razu Ravena. Jeszcze ulepszenia do niego nie trzeba. Najpierw dwa cyklony, kolejne. I kolejnego muła. I teraz dopiero ulepszenie do Ravenów. I supply depot. A może tutaj? O! Właśnie na taki wypadek. Ale jak kusi zrobić wiki. A nie, Boże. No to wolno wszystko zsunie tutaj. No to wspaniaczek pro gamer jakiś. What's it worth? New technology researched. SCV ready. Sir. Dobra, dobra. Teraz mu klikniemy tam. What's going on? Czy dlatego się wcześniej robi tego supply depota tam w pierwszej bazie, żeby widzieć takie coś? O tego. No, w sumie dwa zrobiłem, ale raczej się jeden buduję. Zagramy też mecha. Stay calm.
gotta turn and change. SCV ready. Ready to raise some hell. Lepszy build. Ma to fajny, na butle, nie, to takich patologii nie robimy, sorry. Tutaj familijnie. Dobra, dzięki wielkie jeszcze tutaj za te rally ataki, bo chyba też kolejnych poszło, doskonale. I piąty level, i ósmy level Queenem wbijacie, klikacie sobie w mrówy. A my tu ciśniemy teran. No jego drop zrobił, że tutaj właśnie faktycznie miałem mniej SCV-ek, ale jakbym był lepiej ustawiony, to bym mu i złapał i jeszcze miałby więcej SCV, czyli wniosek z tej gry dla niego jest prosty, lepszy build order musi zrobić. Klasycznie. Jaki polecać monitor pod StarCrafta z przesymną ceną? Xardix? No 120 Hz albo 144, 24 cale i tyle. I szukasz po recenzjach w miarę, co tam nie jest tragiczne. Przysiad odebrałem, no ale nie stoję, nie komentuję. Siema Kocour, tam jest opisane. Siema Hollywood, witamy. O, 220, no ławie by teraz poszło, nice. Siema, siema. No. Wiesz, jak ktoś zdemotywował już na starcie, zdarza się, a TVT, no to nie chciał grać. Na jakich progamerzy grają? Monitorach? Na IEM-ie są już ten... monitory 360 Hz, ale nie jest to takie ważne, moim zdaniem. Te 120 jest ważne. Tyle nie grać na 60, bo na 60 trochę tak średnio. Znaczy no, jak cię stać, to wiadomo. Się można bawić, ale... Albo to, co tam sugeruje Inno, też brzmi bardzo spoko. Zresztą też zależy, co to znaczy przystępna cena, nie? Ale nie są już takie drogie te, co mają więcej herców. O, na randoma gramy. Not enough minerals. SCV ready. Siema, siema, Gunkoman. Niecenzuralne słowa na streamie? A, tam ktoś coś pisał, to. Additional supply depots required. O, Hollywood w Mistrzostwach Polskich, chcesz wziąć udział znowu? Fajnie, fajnie. Żeby nowy rekord walnąć? Dobrze. Ciśnij, ciśnij. Czy nie wiem, na co gram, to jest trochę problem. Ale w takiej sytuacji po koszarach wyślemy zwiadowcem. Reaper, Orbital. I jedziemy stawiać ekspansję, bo to w każdym matchupie można to otwarcie zrobić, czyli na randoma też, tylko no, może być różnie z obroną różnych rzeczy. I teraz patrzymy, co on tam ma i jak tutaj trzeba reagować. Reaktor też od razu może polecieć. Chociaż ja zrobię chyba... O! O! Okej, okej, okej. Robimy...
Ej, to chwila, to jest proxy jakieś. O mój Boże. Okej. Bez paniki. Jakieś ripery szybkie chyba. Tak, mariny są teraz bardzo ważne, zamiast ripera. To jest raczej 14-14, ale może być różnie, bo to w sumie jeszcze mogą być marudery. Oho, no mogą być, zgadza się. To może nie w tym miejscu. Także o. O nie! To może być koniec naszego win streaka. Chociaż... Robimy od razu starporta. Robimy ekspansję. Adjusting for new coordinates. Show me. SCV ready. Co ja nie wiem, czy eBay ja powinienem robić na wypadek. Nie no, bez sensu co ja robię. Lecimy na kontrę Banshee. Ale jeżeli on dobrze zagrał, to będzie bardzo ciężko, tak czy tak. Chyba, czy zrobi po prostu same marudery i all-in do końca. To i na wszelki wypadek się jeszcze może dobarykaduje. Mineral quantity insufficient. Okazję zobaczę, czy on mi jakiegoś proxy nie robi to lecącą Banshee. Trochę je nadłożę drogi, ale... tak się ten cloak musi dokończyć. Not enough minerals. More minerals required. SCV ready. Reaktor zrobię przy koszarę. Na wypadek podejścia maruderów muszę mieć sztanka kolejnego. New technology researched. Add-on constructed. Loud and clear. I got this. No problem. SCVs. O mój Boże. Getting far.
cannot build there. SCV ready. It's all got a target in. Bad news. Enemy attacking SCVs. Ja tak zrzucić muły. Idealnie jak kolejna kogban szulec. You gonna give me orders? What's going on? This better be important. Not enough energy. Go ahead. Big job. Combat. SCV ready. Save your... What's that? Może tego macha powinienem grać właśnie? No dziwna gra, dziwna, dziwna. Tam małe SCV 36 jaka bida. So you buy it. More minerals required. In the rear, research with the gear. Completed. We could use some help here. Insufficient energy. Yes, Zoniu, nie? Co się stało? Sorry. Nas pocisnął. Pewnie inny smurf. No rip, rip niestety. Sadek. Landing zone. What's up? Oh, it's on. Enemy attacking SCVs. What's going on? SCV ready. You gonna give me orders? Ready for dust off. Randome, no nie. Proxy Marder. No i wyjaśniony, no. No nic. No nie poszło. Siema, Szu. Witam mocno. Dobra, dzięki za kolejny relie. No tak, w mrówkach. Cześć. No nie poszło, nie poszło.